Dzień dobry wszystkim, a raczej dobry wieczór. To jest kolejny dzień. Nie było czego nagrywać w ciągu dnia, no bo cały czas opieka nad młodym. No, te zatoki jemu nie dają spokoju. Coś jest troszeczkę lepiej, ale tak nie do końca. W pierwszym ujęciu pokazałem wam dym z wydechu Webasta. Dlaczego to zrobiłem? Bo widzę bardzo ciekawe miny, takie zaintrygowane są te osoby, które spotykam na przykład na stacjach benzynowych, w szczególności z obsługi, które widzą, że spod auta, w szczególności tak jak teraz było, ten dym się wydobywa, natomiast on się wydobywa nam jakby z drugiej strony auta, już jest rozproszony. I wtedy właśnie robi się tak dosyć ciekawie. W ogóle zobaczymy, czy ta kamera sobie poradzi z takimi mikrowibracjami, z łapką, która jest pod lusterkiem. Łapka na telefon. Ona zdaje egzamin do nawigacji, ale do nagrywania nigdy w telefonie nie zdawała egzaminu. Nie wiem, jak będzie tutaj. Test dla Webasta. Dla GoPro. GoPro Max. Słuchajcie, no prawie wyrzuciłem to GoPro, ale zakupiłem tą nową kartę. Problemy się zakończyły. Faktycznie jest tak, jak piszecie, że od czasu do czasu kamera ta ma problem, żeby się uruchomić. No jest to realny problem. Parokrotnie już mnie to spotkało, natomiast częściej występowało na starej karcie. Na tej karcie nie jest już to tak bardzo doskwierające. Dzisiaj zdarzyło mi się to tylko raz, no ale też za dużo nie nagrywałem. Przed sobą mamy Porsche Macan. Słuchajcie, kiedyś wielu z was kojarzy, że robiłem w temacie fotobudek. Moja działalność zajmowała się obsługą różnych imprez z fotobudkami. No między innymi były to imprezy dla Porsche. No i raz jeden w Klifie byłem na takim zleceniu, gdzie Porsche wystawiało Panamerę i już pomijając fakt, jaki samochód był wystawiony, ważne, że było Porsche i byli ludzie w galerii handlowej Cliff. Powiem wam, że w życiu się z czymś takim nie spotkałem, żeby osoby, które przyjeżdżają do centrum handlowego, żeby nie robiły zakupów albo kupiły skarpetki, powiedzmy o godzinie 9, 10, w zależności od tego, o której godzinie jest otwarte to centrum handlowe, i widzisz te osoby w tym samym zestawieniu, czyli parka młodych ludzi, na przykład takich, nie wiem, około 30, którzy cały czas z tym samym towarem wędrują po tym centrum handlowym aż do godziny 20. W Gdańsku rozpoczął się jarmark. Chyba będziemy musieli coś wam tutaj zrelacjonować z tego jarmarku, bo jarmark w Gdańsku jest bardzo fajny. Co prawda ja go kiedyś wspominam w tej formie tandetnej, takiej dla wielu, ale lepiej. Bo dla mnie jarmark to jest jednak miejsce, w którym powinien odbywać się jakiś handel. No w tej chwili ten handel jest taki mocno pokazowy, wiecie. Zakupy kasy, jest możliwość wynajęcia tych but, tych stoisk. Te stoiska są bardzo ładne. No niemniej to się właśnie przekłada na cenę, no a ta cena musi się przełożyć na ceny towarów. Też nie ma takiej możliwości jak kiedyś, żeby pójść i naprawdę zakupić całej rodzinie prezenty w tym jednym miejscu, na tym jednym jarmarku. To się skończyło. Teraz możemy sobie tam kupić serek z żurawiną. Możemy sobie kupić coś do zjedzenia, piwo jakieś, jakiegoś grzańca, no i pajdę chleba, i to w zasadzie tyle. A powracając do tematu tego z tym galerią Cliff i z tym, co tam za scenę odchodziły, no to już wam opowiadam dalej. Słuchajcie, normalnie tam na porządku dziennym są takie akcje, że ludzie, którzy przyjeżdżają na zakupy, po prostu są takimi pozerami. I oni nie przyjeżdżają po to, żeby wydawać pieniądze, tylko żeby się pokazać, bo do tego centrum handlowego, nie wiem jak teraz, ale wcześniej przyjeżdżały też jakieś znane osoby, nie wiem dlaczego takie, nie wiem, nasze gdyńskie złote tarasy, nie mam pojęcia, aczkolwiek tak się działo i ci ludzie po prostu pozerkę strzelali, nie wiem, chyba że sobie w razie czego selfika strzelić z kimś znanym, no i żeby dzierżyć w dłoni jakąś torebkę, nie wiem, z Zary na przykład, czy z Marks & Spencer. No i pamiętam, jakie sceny odchodziły przy tym właśnie samochodzie Porsche, jak te dziunie podchodziły i: kochanie, kupisz mi tę Panamerę? No kochanie, tak patrzę, myślę, że tak, bez problemu, chodź, porozmawiamy z panią, zakupimy. Wiecie, no to wiało taką po prostu kichą, taką tandetą, nawet ludzie bogaci nie kupują w ten sposób samochodów, no chyba że pod okiem kamery. No lipa straszna, po prostu po tych ludziach było widać, że wyprasowane dżinsy mieli w kant i po prostu, no, taką, wiecie, chamską pozerę walili.
No niestety, ale takich ludzi w Gdańsku, znaczy tu stety, w Gdańsku w galeriach jakoś za bardzo nie spotkałem, natomiast w Gdyni tak, w Klifie. Klif, pamiętajcie, jak chcecie zapozerować, to musicie cisnąć do Klifu w Gdyni. Dobra, bandziorek zaparkowany za mną, pod Focus Hotel, znajdujemy się w Sopocie. Chodźmy jak z tymi opłatami tutaj, od 9 do 22 w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Dobra, elegancko. Idziemy na spotkanie Trójmiejskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Pierwsze moje spotkanie w sumie z TGPR-em, jakby od strony TGPR-u, a nie od Latebry. Także może być ciekawie. Proszę bardzo, Robert, Waleria, ktoś tam się schował w komnacie tajemnic. Siemanko. Tak się szanowni, o proszę bardzo, Monia. Tak się szanowni państwo spotyka. Co ile się spotykamy? Raz w tygodniu, tak? Raz w tygodniu. Raz w miesiącu. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, żeby poorganizować i pokoordynować pewne ciekawe rzeczy, o których dowiecie się niebawem na kanale Piotrek Fundacja Latebra. No, sobota, czyli szybki przeskok, bo nic się nie działo istotnego. Mój standardowy pakiet sprzętowy, troszeczkę jestem przymulony, bo dosłownie 10 minut temu wstałem. Kierunek Wielbrandowo, okolice Stargardu Gdańskiego. Dzisiaj będzie bardzo fajne wydarzenie. Mam nadzieję, że będzie na tyle fajne, na ile się zapowiada i że będę mieć dla Was kupę materiału na drugi kanał, by Wam pokazać pewną historię opowiedzianą przez autochtonów. A tutaj na pewno zobaczycie jakąś zajawkę z tego. Także zbieramy się, zobaczymy jak drogi wyglądają. No i dobra, próbujemy odpalić. Czy to już? O, kurzawę troszkę zrobiłem. Wolę się upewnić. Wielbrandowo obok miejscowości Skurcz? Jagienau, dobra, nara. Nie jestem przekonany co do tej trasy, która mi tutaj się wyświetla w Google Maps. 48 minut do celu, 68 km, 10:49 na miejscu. No nie wiem, nie wiem. Oj, dojeżdżamy do celu, dojeżdżamy do celu, dojeżdżamy do celu, dobra. Wielbrandowo jesteśmy. Znajdujemy się już w środku, pokazuję Wam jak to wygląda od kuchni. Moje skromne stanowisko rozstawione. Pierwszy znawca złomu na Pomorzu, Dominik Markiewicz, Fundacja Latebra. Cześć. I mega ciekawy statyw, słuchajcie, relikt przeszłości, zobaczcie jak to jest rozwiązane, jak stare te, jak stare uchwyty meblowe z starych sklepów. Kiedyś ubrania na takich samych rurkach wisiały, były ściągane takimi elementami. To jest element kręcony? Nie, nie, tutaj masz tylko gałąź. Aha, tylko gałąź tą, okej. Okay. Ciekawostka. Co to jest za kamera? To jest czwórka. GoPro, tak? No zobacz, głos nazwy. Tu masz jeszcze pisany taki starym tekstem minora. Żeby to tak było miarę spełnienie i przejdziemy do następnej miejscowości, do następnego wydarzenia. I potem będziemy Was pokrywać pod kątem eksploracyjnym, czyli takim bardzo dla nas przystąpnym poszukiwaczem. Prezydenta. No i się jednak udało, zakładając, że miejsce pochówku tego Polaka, który był wcielony w Armii Czerwonej. I co muszę powiedzieć Państwu? No i fajnie, parę godzin wywiadu, parę godzin rozmów, no i w tej chwili ruszamy w teren, żeby to przełożyć na real, żeby sprawdzić, jak ten teren się odwzorowuje względem tych historii, także jak widzicie, ciekawe są te poszukiwania. Jest zawsze w nich taka iskierka tej nadziei, że będziemy pierwsi, którzy natrafią na zdeponowane przedmioty, bądź po prostu pozostałości jakichś bitew. O, tutaj jest ten reszczyk. Ale zimno Wam powiem. Minus 10 nie ma chyba, ale na otwartym polu daje cholera. Jak widzicie, tak wyglądają właśnie rozpoznania w temacie poszukiwawczym. Bardzo często przyjeżdżamy w teren z osobami, które chcą się podzielić historią. Są to bardzo cenne osoby i zasługują na ogromny szacunek, że chcą się tą historią dzielić. Nie zawsze tak jest. Na szczęście często. Także
To jest piękna sprawa, podobnie jak Webasto w samochodzie, bo już tam jest cieplutko, byłem lustrzankę złożyć i plus 20 na pewno. Dobra, wracamy na świetlicę, żeby obgadać technikę poszukiwań, kwestie zgód i tak dalej. Także tutaj już raczej was nie będę raczyć takimi nudami, ale jeżeli chcecie więcej zobaczyć tego typu materiałów i w ogóle cały wywiad, który był nagrywany teraz, to będzie kilka godzin w zasadzie publikacji podzielonej na powiedzmy 3-4 części. Zapraszam was na kanał Piotrek Fundacja Latebra. Warto, ciekawe historie i będzie ich coraz mniej niestety, bo coraz mniej będzie tych osób, które jeszcze pamiętają. A zobaczcie co tu jedzie. Poszedł. Szybki i wściekły. Co to za piękna siema. Sztuka? Siema! Zobaczyłem, mówię, no coś pięknego. Siema. Zobaczcie, szanowni widzowie, jakie piękne auta jeżdżą. Jedyne słuszne zimą. Niesamowite. No i tak się, moi mili państwo, złożyło, że jedziemy w dwie te trójki do syna tutaj kolegi, bo się okazuje, że jest maniakiem T3-kowym i on w zasadzie zainicjował temat tej T3-ki, która przed nami jedzie, także chętnie poznam. To jego projekt, nie? Zobaczcie, widzowie, nie widzicie gościa, choć tu światło. Tacy ludzie tworzą właśnie środowisko T3-kowe. Za takie osoby dziękujemy, bo to wy będziecie nabywać nasze auta i wy będziecie nimi jeździć za jakiś czas. Tylko szanujcie je tak samo, jak my je szanujemy. Ale się złożyło, zobaczcie. Zimową porą konik sobie jedzie na wycieczkę. Też vanlife'uje, jak widzicie. Ma swój transport. Dwa okienka, sianko. Czego więcej? Ale magiczna pogoda, zobaczcie. Śnieżek fajnie sobie pada. No jest rewelacja. Trzeba w teren wyjechać, ognisko zapalić. No bo się dzieje magia, podobno tak jeszcze ma być przez tydzień i później nie wiadomo kiedy ta pogoda będzie mogła tutaj sobie z powrotem wrócić. Dzień dobry, mamy następny dzień. Wczoraj wróciłem do domu, zjadłem, poszedłem spać, to było momentalne odcięcie. Naprawdę poczułem, że docierając do Gdańska już jestem na totalnej rezerwie energetycznej. Zdołałem tylko przełożyć akumulator naładowany do Nissana. Dzisiaj go odpalimy, troszeczkę go przegrzejemy, ale przed tym muszę zabrać bańkę 5-litrową, żebyśmy dolali do niego ropę i muszę zabrać sanki dla młodego, no bo mamy zimę w Gdańsku, więc trzeba te sanki tutaj zdjąć. Chyba się łatwo zdejmował. Tak jest, są łatwo zdjęte. Dobra, wracamy do auta. Dobra, paliwko zalane. Prawie do pełna, tak żeby się dało to sprawnie później przelać. Zobaczymy jak zagada. To jest słuszny samochód. O, zobaczcie, widzicie tą wodę? Tutaj leżał młotek i on tej wody dostał, stąd ta korozja. To nic tam, co by mogło spłynąć z góry gdzieś. To jest taki newralgiczny punkt w Nissanach Terano. Dwa, że takie coś się dzieje. Zagadę czy nie? Jak długo czekać? Już? Już. O kurde. Co to się zadziało teraz? Hej. O kurka. Czyli lipa będzie. Poruszałem klemami. Kurczę, coś tu dziwnego się dzieje. Świece szybko gasną. Nie ma kontaktu na klamach, to dlatego. Słaby kontakt.
jednego. No chyba, że jest jeszcze jakaś przyczyna, która może informować o tym wykrzykniku. Tutaj ABS-y to mi jest znane i te poduszki. Te błędy się kasowało z kluczyka. Mamuniu, jaki to jest dzik. Grzane fotele. Dobra, to nam odparuje. Niech on chwilę pochodzi. Dobry dzikus. Dobra, paliwa trochę jeszcze jest, tutaj widać. Jest jeszcze, tak spokojnie myślę. Z 5 literków dolejemy piątkę. Będzie pięknie. Ja generalnie nie wyobrażam sobie tego, żeby ten samochód mógł stać. I być nieodpalanym, nieruszanym. Ja zawsze tutaj dbam o to, żeby wszelkie szyberdachy pracowały. To się może wydać banalne, ale to ma naprawdę spore znaczenie, żeby korzystać z tych elementów. Zobaczcie, jak woda się zaczęła zbierać, stąd moja interwencja. To nie jest dobre, że tutaj tyle wody się zaczęło zbierać. Trzeba będzie to odciągnąć szmatką, chyba jeszcze pójdę po szmatkę do transportera. Okej, nie ma to jak mikrofibra do ściągania wody. Mikrofibra ma to do siebie, że jak jest sucha, nie wsysa. Najpierw trzeba ją trochę zmoczyć, najlepiej tą wodę wycisnąć i ona wtedy ciągnie jak szalona. Łona jak szalona. Dobra. Ta woda to jest właśnie wynik tego przecieku tutaj na dole. Ona sobie w dzień odparowała i zaczęła się osadzać i zacząłem to widzieć na szybach, że się zaczynają takie zacieki robić i od razu interwencja, bo to nie ma na co czekać, aż samochód zgrzybieje. Samochody w pewnym stopniu są dostosowane do tego, żeby sobie z tą wilgocią radzić, ale wiecie, nie kisimy jej, bo to jest zło. To wszystko idzie na konektory, na te wszystkie nasze tutaj instalacje elektryczne i samochód przestaje działać nagle. Ale mi się marzy, wiecie co? Żeby powtórzyć nim przejazd, tą, co miałem taką serię odcinków terenówką przez Mazury. I tak naprawdę ona głównie opiewała o uruchamianie tego samochodu. Ale teraz ja bym nim najchętniej sobie właśnie pojechał. Muszę tą ramę zrobić, nie ma bata. Dobra, wyrwano na górę. Tam troszkę szybko odparuje. A i trajtusia trzeba zamknąć. Rajtuś zamknięty. Zaraz idziemy. Patrzcie, co ja tu znalazłem. Nóż od Dawida. Dawid niegdyś oglądał odcinki, ale przepadł chyba. Jesteś tu, Dawidzie, jeszcze? Nie pamiętam, co się stało z tym ostrzem, ale nóż u mnie zwykle żywota. Prostego, łatwego nie ma. Parokrotnie takie coś czułem, że takie lekkie podłamanie, że ten samochód nie jeździ, że... Co się rezonuje? Parokrotnie miałem takie uczucie tutaj z tym samochodem, że go zaniedbuję bardzo mocno, że jest takie zło, że nie robię tej ramy. No ale kasa. Kasa... Masa wydatków w ostatnim czasie, jaka była związana z busem. Trzeba było jednak te siły skoncentrować, żeby nie było tak, że są później trzy auta rozsypane. I powiem wam, że wszedłem na grupę Terano i tam jest jazda, bo tam ktoś wystawił samochód na sprzedaż, mówił, już nie daje rady, bo rama jest, się okazało, zgnita. I tam seria, dziesiątki komentarzy. Stary, my przechodziliśmy to samo. Ja naprawiałem swojego Terano 8 miesięcy, a chciałem w 3 tygodnie. Ktoś tam inny, ja w 2 lata. I ten, bo u każdego się okazywało, że samochód niby był dobrze blacharsko, że mechanicznie było dobrze, powymieniał jakieś hamulce, inne pierdoły, a finalnie się okazało, że jeszcze dziurawa rama jest, bo wyglądała dobrze, ale po młotkowaniu młotkiem 5 kilo okazywało się, że są jakieś w ogóle dziury już, że jest zjedzona ta rama. Także
od tego momentu się nie przejmuję i mam jasny plan, ten samochód musi w 2024 roku jeździć. Obstawiam, że to będzie wiosna, także jest to do wykonania, bo ja tutaj w nim naprawdę masę rzeczy zrobiłem. Mi pozostało zrobienie turbiny, bo słyszę po tej turbinie, że ona na końcu ma taki dźwięk, jakby delikatnie te łopatki czy o korpus tarły, nie mam pojęcia. Turbina chodziła dobrze, ona chyba się nie wieszała. Czujnik biegu jałowego się wieszał, który uruchamia turbo. Ale sama turbina chodzi dobrze, tylko że akustycznie słychać, że ona już tam ma jakiś problem, w sensie dźwiękowo. I poza tym ten samochód, on naprawdę był przeze mnie pieszczony. On wszystkie elementy blacharskie miał ratowane, woskowane, dokładnie przed tym czyszczone. Cała podłoga była zdjęta, fotele wymontowane, wszystko, do każdego zakamarka tego samochodu postanowiłem się dostać. Wszystkie osłony słupków zdjęte, przecież pod sufitkę opuszczałem, żeby zobaczyć. Chciałem w ogóle znaleźć ślady jakiejś wypadkowości tego samochodu. Jeden znalazłem na prawym boku, ale tego się spodziewałem, bo to widać było już po karoserii samochodu, tylko że został tak albo na ramię naciągnięty, albo nie miał po prostu takich uszkodzeń, że no tu wszystko było ok. Ja już o tym wiedziałem od dnia zakupu, wiedziałem, że próg, była wstawka progu robiona przy słupku, także ale rama była nieruszona i no gro rzeczy, hamulce porobiłem, łożyska wszystkie powymieniałem, dlatego tak staram się tym samochodem raz na miesiąc przetoczyć, żeby to wszystko sobie popracowało, żeby te hamulce były przetarte. No chyba że widzę, że te hamulce gorzej wyglądają, no to staram się częściej odpalić auto. Dbam o to, żeby ta praca nie została zniweczona, która została włożona. Natomiast smutne jest to, jak tutaj wlewa się ta woda, robi swoje. Może się okazać, że zaraz będą jakieś następstwa tej wody, która tutaj wpłynęła. Czyli jakieś wariacje z elektryką. No szkoda by było. Dlatego trzeba to robić. Tutaj tylko ta rama stoi na przeszkodzie. Tylko rama. Jak ja bym tą ramę dostał teraz i mógłbym sobie za nią płacić później jakoś tam, wiecie, po 300 czy ten, bo to ja bym się w ogóle nie zastanawiał, bo chciałbym, żeby ten samochód już teraz jeździł. I już chciałbym w niego wsiąść i pojechać i zrobić terenówką przez Mazury, ale takie naprawdę grube odkrycia, nie martwiąc się o tą ramę, że coś mi tam pęknie, złamie się, no bo przecież ramy się łamią. No musimy o tym pamiętać. To są elementy, które po prostu w pewnym momencie puszczają, jeżeli nie są przeserwisowane. No dobra, słuchajcie, jedynka zapięta. Próbujemy stąd wyjechać. Czy samochodzik ładnie rusza. Jedzie jakby wczoraj był świeżo zaparkowany. Nie czuję, żeby mi wspomaganie chciało wracać. Zaraz zobaczymy. Dokręcimy je do końca. Niech ono się przesmaruje. Dobra, pyrkamy. Ale tu chodzi to zawieszenie. Tutaj są drążki skrętne. One były troszeczkę podkręcone z przodu, ale to jest w ogóle jakby inny standard prowadzenia. Zobaczcie, jak ta kierownica staje. Jak galareta. On musi popracować, bo... A, i tutaj pamiętam, że tył, teraz sobie przypominam, tył jest taki, wiecie, on taki zanoszący się. Jak wchodzisz w zakręt, to on jakoś taki jest, jakby miał tak półskrętną tą oś. I to jest cecha charakterystyczna w tych pojazdach. To jest normalne. Ja się zastanawiałem pewnego dnia, mówię, kurde, długo nim nie jeździłem, czy coś tam rama puszcza, że on tak dziwnie zachodzi, ale nie, ten typ tak ma. Dobra, bez katowania jedziemy, niech on sobie popracuje. No tu jak ma rama strzelić, to ona tutaj walnie. Jesteśmy tylko na tył napędzie, auto jedzie, dobra, myślę, że najgorsze już jest za nami. Podczas skręcania czuję, że wspomaganie się kończy powoli. Może je dzisiaj trochę rozkręcimy, bo normalnie słychać jak wyje. Słyszycie? Poma się jak normalnie chce kończyć. Zaraz ją podokręcamy lewo, prawo na maksa. I to jest od stania. Ona już, w sensie ona już miała jakieś swoje wycia. Ale nie aż takie. Teraz jest najbardziej krytyczny moment tego wspomagania. Tu co jest fajne, że tutaj z prędkością do 50 km na godzinę można w tym aucie wbić napęd na 4 buty i on się spokojnie będzie dopinać. I on się spokojnie będzie dopinać nam ten napęd.
I co? No i fajnie, nie? Nie trzeba wstawać, nie trzeba zapinać tych. Ja też starałem się te tarczki tam dopinające napęd przód serwisować, tak żeby tam nie było żadnego problemu. To jest dosyć proste do zrobienia. Jest awaryjny dla tych, co tam w offroadzie jeżdżą, bo to się sypie. Natomiast dla osób takich tam niedzielnych jeźdźców terenowych jak ja tym samochodem, to nie był problem, ale jak to chodzi, fajnie. 3 litry turbo diesel 156 koni. Dobra, żyje. Nie ma tragedii. Wydaje mi się, że tą ramę jeszcze można by ratować. Dobra, zobaczymy, czy jak tam wsteczny nasz. Tak, jak się był wsteczny. Tutaj chyba jest wsteczny. Cofamy. Przyzwyczajony. Ale czy taki posmak goryczy w ustach? Nie wiem, czy to jest jakiś tutaj grzybek, który lata, czy co? Dobra. Ale chyba zaczyna wspoma lepiej chodzić. Dokręcamy do końca. Rzęzi, ale czuję, że jest płynny. Brzęczeć może, no bo to już jest mi znane, ale zaczęło to wspomaganie chodzić jak trzeba teraz. Czuć, że pracuje, czuć, że wspomaga. I dodatkowo nie telepie mi kierownicą. Dobra, my sobie teraz idziemy. A nie, teraz czuć, że telepie. Znaczy, że jest taki opór odczuwalny. Dobra, paliwko dotankowane. Tak niestety lejka nie miałem, więc było ciężko, ale udało się połowę tego wlać, więc na pewno te 2-2,5 litra tutaj pomogą mi, żeby samochód się nie zdusił. O co chodzi? Dlaczego nie zalewam bardziej baku? No bo do demontażu, jakby do serwisu ramy będę demontować zbiornik i staram się za dużo tego paliwka nie dolewać. No bo nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, żeby to później zlewać, spuszczać. Na tyle dolewam, żebym był w stanie ten duży zbiornik po prostu dźwignąć, opuścić i bez jakichś wielkich rozlewów krwi go gdzieś tam na boku ulokować. Huczy ogrzewanie, bo teraz cały czas tam pompuje powietrze ciepłe na nogi. Temperatura na maksa ustawiona. Ten panel powinien być podświetlony. Ja kiedyś wymontowałem z niego żarówki, ponownie nie zamontowałem, ale już miałem tak opatentowane rozbieranie tego kokpitu, że Olka szła do kosmetyczki, a ja rozbierałem cały kokpit, wyjmowałem żarówki i składałem. I spokojnie za jakiś czas tutaj powrócę, żeby te wygibasy niebieskie wyeliminować, żeby tutaj były ładne takie pomarańczowe czy żółte cyferki świecące klasycznie wraz z tym wyświetlaczem, bo tutaj to wszystko powinno się ładnie świecić, a niestety tak nie jest. A mu zadziała? Jak? Nastała ciemnica, cały czas go suszę, cały czas tutaj siedzę, otwieram co chwilę okno, żeby to odparowało, ale teraz zrobimy sobie test z alarmem, bo coś mi się wczoraj nie podobało. Jak zamykałem alarm, to centralem, to tu jej ta dioda zaczynała szybko mrugać i się alarm uruchamiał. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Coś jest nie tak z tym. Nie tak to powinno działać. Coś mi z tym nie pasuje. Za dobrze to wygląda. Znaczy ta dioda szybko miga, ale nie ma tego problemu wyjącego alarmu, a powinien być. Zamykam. Kurczę, no nie przypominam sobie, żeby ta dioda tak szybko miała mrugać. Ona mrugała powoli. Ale się cieszę, działa. Zaczęło działać po nie wiem, po 20-30 sekundach. Jeszcze raz otwieram. Zamykam. To jest normalne?
No dobrze, to czas najwyższy karnąć się jeszcze samochodzikiem, ale już na wszystkich napędzikach, na obciążeniu grzanymi fotelami, bo tutaj macie takie dwustopniowe grzanie na pół gwizdka i na 100%, więc ja to odpalam wszystko, niech to popracuje, niech się kable ponagrzewają, jak mają gdzieś się nagrzać i odparować to, bo mają jakiś może problem gdzieś na konektorach. Jak coś ma się w ogóle wykrzaczyć, to teraz. Z tyłu szyba działa. Działa. Z przodu one bez zarzutu działają. Światła długie, krótkie działają. Przeciwmgłowe działają. Tył. W lusterku. Jest, pojawia się. O, tutaj bardziej widać. Dobrze. Światła stopu są. Dobrze. Światła stopu są. Wsteczny. Też jest. Widać, że się zapala. No dobra. Więc my sobie zostawimy przeciwmgłówki z przodu. Drogowe nam działa chyba tylko jedna żarówka. Zobaczcie. Przecież podjedziemy tu do ściany i zobaczymy. Albo gdzieś tam sobie dalej podjedziemy do tunelu. No dobra, to co? Napędy? Nie, najpierw wycofamy na zwykłym ustawieniu. Na napędzie tył, bo to jest stały tył. No bo wiecie, on jest tak teraz objeżdżany, tak jak ja tutaj sobie pyrkam po podwóreczku, prawda? Tu sobie wyjdziemy na prostą. Teraz sobie tak, tocząc się, wprawiamy go w ruch i wrzucamy napęd na 4 buty. Pyrkamy, jedyneczka, dwójeczka. Czy ja już go czuję? Czuję, coś się dzieje. Ale on fajnie idzie. Kurczę, jak mi się podoba, jak ten samochód sobie płynie w takich nierównościach. No dobrze, mamy napęd na 4 buty zapięty. To teraz damy mu reduktor, ale reduktor już musi być. O! Reduktor już musi być jedna. A to wtedy już trójkę sobie wrzucimy. Wiecie, o co chodzi w takim reduktorze? On nie ma takiej prędkości przejazdu, ale on z trzeciego biegu rusza z większą siłą niż normalnie na jedynce. Że na trójce zobaczcie, jak ruszamy. Hamuje, jest trójeczka wrzucona, tutaj pokazuje, tu jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka. To nawet z czwórki wam pokażę, jak będzie ruszać. Już za dużo dla niego, dlatego ja z tej trójki ruszam. Bo trójkę znam od tej strony, że on sobie jeszcze świetnie radzi. Sobie radzi niż pamiętam. A może jest to spowodowane jednak tym, że poduchy już nie te. Dobra, dwójeczka. No dwójeczka, to jak puszcza sprzęgło, to uważaj, jak puszczasz szybko, żeby nie za szybko, bo ci samochód wyrwie po prostu do przodu. No i fajnie. I jedziemy sobie na reduktorku. Wszystko działa, się przesmaruje, popracuje. Z tego, co pamiętam, na zapiętych napędach też niezdrowo jest do końca skręcać kołami. Nie wiem, ile jest tym prawdy. Dobra. Okej. No i teraz wypniemy sobie reduktorek, tak dla urozmaicenia, i przechodzimy na 4H. Wsteczny. I cofamy. Volvo ma fajną kulturę pracy, bo tam jak depniesz, masz 5 cylindrów, no to on warczy. Ten z kolei to jest taki, wiecie, taki traktor. Natomiast czuć, że chyba dwumasa ma najlepsze lata za sobą, bo samochód wpada w lekki rezonans, jak ona się napędza. Przy różnych obrotach inaczej reaguje. A przy puszczonym sprzęgle na wyrzuconym biegu
zaczyna terkotać, także... Cóż, no nie dojadę dzisiaj na ten jarmark upragniony, ale obiecuję Wam, że kolejny odcinek będzie z jarmarkiem. Będzie jarmark, będą serki, bo scypków u nas sprzedawać nie można, bo to na to jest jakaś licencja, będzie pajda ze smalcem i będzie wesoło. Także zapraszam Was do sekcji komentarzy, do łapek w górę, chociaż nie wiem, czy ten odcinek Wam się podoba, bo przecież tutaj się za dużo nie działo. No i do zobaczenia, do następnego, cześć!